Nazywam się Piotr Wilczek i jestem ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Przyjechałem tam 15 lutego tego roku, 3 miesiące po zakończeniu misji ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych w Waszyngtonie, gdzie byłem przez 5 lat. Jak może niektórzy wiedzą, rozpoczęcie misji ambasadora rozpoczyna się od złożenia listów uwierzytelniających głowie państwa. W Wielkiej Brytanii składa się te listy królowej. Jest to bardzo piękna ceremonia. Ambasador jest zabierany królewskim powozem do pałacu Buckingham i tam składa listy uwierzytelniające królowe. Jest to część tradycji i protokołu Wielkiej Brytanii. Oba nasze kraje mają przywiązanie do różnych tradycji i to jest ta piękna część naszej pracy. Ale praca ta nie jest ani lekka, ani łatwa, chociaż czasami jest oczywiście przyjemna. W moim przypadku, jak wspomniałem, przyjechałem 15 lutego, czyli 10 dni przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Wtedy już sytuacja była bardzo napięta i postanowiłem spotkać się pierwszego dnia mojej misji z ambasadorem Ukrainy w Londynie, Wadymem Prystajko. Zaprzyjaźniliśmy się od razu, mieliśmy wiele wspólnych tematów i ambasador Prystajko jest moim rozmówcą bardzo często, podobnie jak inni ambasadorowie, których odwiedziłem po przyjeździe. Oczywiście Ukraina to teraz temat numer jeden dla wszystkich. Dlatego, kiedy organizowaliśmy święto 3 maja, zaprosiłem ambasadora Prystajko, żeby był głównym mówcą na naszym święcie narodowym. Wtedy usłyszeli go i usłyszeli jego wspaniałą wypowiedź przedstawiciele administracji brytyjskiej, rządu, bardzo wielu ambasadorów i przedstawicieli innych ambasad. Ponieważ taką misją ambasadorów polskich na świecie jest, powiem wprost, promowanie sprawy ukraińskiej. Nie wszyscy na świecie zdają sobie sprawę z tego, jak istotna jest ta wojna, że nie jest to lokalna wojna gdzieś na wschodzie Europy, że jest to konflikt, który ma konsekwencje globalne. Rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła w ogóle dyplomację. Temu tematowi poświęcona jest większość moich spotkań i z innymi dyplomatami i z przedstawicielami rządu brytyjskiego. To jest główny temat wizyt naszych przedstawicieli, premiera, prezydenta, którzy już byli z wizytami w Wielkiej Brytanii po moim przyjeździe. Ale praca ambasadora Wielkiej Brytanii to nie tylko praca w Londynie. Również podróżuję do innych miejsc. Byłem już w Szkocji przez kilka dni z oficjalną wizytą. Spotkałem się z przedstawicielami szkockich władz, szkockiego parlamentu, ze szkocką Polonią. Odwiedziłem kilka ważnych miejsc Szkocji. Musimy pamiętać, że w Szkocji Polonia to na 5 milionów mieszkańców ponad 100 tysięcy osób, a w całej Wielkiej Brytanii około 1 miliona. Za kilka dni wybieram się z wizytą do Walii, do Cardiff i okolicznych miejsc, żeby jeszcze uczestniczyć już teraz w lipcu w festiwalu, który się nazywa Polish Heritage Days, Dni Polskiego Dziedzictwa. To jest taki festiwal, tak to można nazwać, około 100 imprez w całej Wielkiej Brytanii, które są poświęcone celebracji polskiej kultury, polskiej historii, polskiej kuchni. Organizują to lokalne organizacje, ale często przy wsparciu ambasady. Promocja Polski i współpraca z Polonią to jest bardzo ważna część mojej pracy. Pracy, która oczywiście przynosi wiele satysfakcji, wiele radości, chociaż do lekkich nie należy. Natomiast świadomość tego, że służy się Polsce, jest ogromnie ważna i to jest moja największa radość.